Cześć, mam na imię Łukasz i jestem ambasadorem marki Feiyutech. Feiyutech jest jednym z czołowych producentów stabilizatorów na świecie, który w swojej ofercie posiada gimbale do smartfonów, kamer sportowych i aparatów. A czym w ogóle jest gimbal? Gimbal to zaawansowane urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest stabilizacja zamocowanej kamery, aparatu lub smartfona. Gimbal ułatwia uzyskanie płynnych i pozbawionych drgań ujęć, które dotychczas wymagały całej masy sprzętu, wiedzy i umiejętności operatorskich. Nie jest on jednak magicznym urządzeniem, które zrobi za Was wszystko. Podczas korzystania z urządzenia należy pamiętać o jego ograniczeniach i funkcjach, jakie oferuje. Feiyutech H2000 przeznaczony jest do współpracy z aparatami bezlusterkowymi i lustrzankami o masie do 2,5 kg. Gimbal dostępny jest w dwóch wersjach, podstawowej A2000 oraz wersji rozszerzonej A2000 Kit, wyposażonej w dodatkowy uchwyt dwuręczny. Uchwyt dostępny jest też w osobnej sprzedaży. W zależności od wybranej wersji w skład zestawu wchodzi wzmacniana walizka, gimbal A2000, uchwyt jednoręczny, posiada on panel sterujący, dwa mocowania 1/4 cala, port mikro USB, zasobnik na akumulatory ukryty w rączce, gumowe antypoślizgowe wykończenie. Uchwyt dwuręczny. Poza tym wszystkim, co w uchwycie jednoręcznym, mamy to dodatkowe 7 mocowań 1/4 cala, czyli w sumie 9. Jego składana konstrukcja ułatwia transport, a płaska podstawa umożliwia używanie jako statywu. Płytka szybkiego montażu w standardzie Arca Swiss 38 mm. Wspornik do dłuższych i cięższych obiektywów. Dwa komplety akumulatorów IMR 18650. Ładowarka do akumulatorów. Kabel mikro USB USB. Kable spustowe do aparatów Sony, Canon i Panasonic. Niewielki, wyjątkowo praktyczny statyw. Adapter montażowy do sanek lampy błyskowej. W osobnej sprzedaży dostępny jest również pilot. Zanim zaczniecie używać stabilizatora, pamiętajcie o tym, że nigdy nie należy włączać urządzenia bez wyważonego aparatu. Nigdy nie należy łapać za ruchome elementy pracującego urządzenia. Nigdy nie należy narażać urządzenia na działanie pyłu lub wilgoci. Przygotowanie do pracy. Zanim zaczniecie filmować z wykorzystaniem stabilizatora, poświęćcie chwilę, aby zapoznać się z instrukcją obsługi. Poprawne wyważenie urządzenia pozwoli cieszyć się długą i bezproblemową pracą. Zalecane jest, aby przed każdym ponownym użyciem sprawdzić wyważenie. Trwa to około 10 sekund, z poprawkami może 30. Większość problemów z działaniem urządzenia zgłaszanych przez użytkowników wynika z błędnego wyważenia. Jednak nie każde urządzenie, którego waga będzie się mieściła w zakresie, który obsługuje gimbal, będzie dało się wyważyć. Zależy to też od rozkładu mas i wymiarów aparatu. Proces wyważania gimbala. Proces wyważania gimbala jest prosty. Z typowymi aparatami nie zajmuje dłużej niż minutę. Może się jednak zdarzyć, że w nietypowych konfiguracjach sprzętowych, np. ciężki aparat z lekkim obiektywem, proces wyważania może być trochę trudniejszy i konieczne będzie dostosowanie mocy silników ręcznie przez aplikację FeiyuOn. Zaczynamy od przygotowania aparatu. Należy zdjąć wszelkie osłony, w przypadku obiektywów typu zoom ustawić pożądaną ogniskową, w razie potrzeby odchylić ekran, uruchomić aparat. Przykręcamy płytkę szybkiego montażu do aparatu w taki sposób, aby pozostawić możliwie jak największy zakres regulacji w mocowaniu. Istnieje możliwość użycia płytki pośredniej, np. Manfrotto, ale nie gwarantujemy poprawnego działania. Zależy to od konkretnej konfiguracji. Jeśli mamy obiektyw typu zoom, ustawiamy pożądaną ogniskową i blokujemy pierścień zmiany ogniskowej. W przypadku ciężkich obiektywów dodatkowo zapewnia to kolejny punkt podparcia. Zakładamy aparat na gimbal. W miarę możliwości przesuwamy go tak, by dotknął obudowy silnika lub do samego końca i wstępnie blokujemy. Przechodzimy do osi tilt.
Tu możemy ustawić aparat na dwa sposoby. Obiektywem do dołu, gdzie przesuwamy, aby złapać środek ciężkości i dokręcamy, lub obiektywem w przód, ale z silnikiem osi tilt zwróconym ku dołowi. Dzięki temu, nawet gdy aparat przypadkowo nam poleci, nie ryzykujemy, że obiektyw uderzy w silniki gimbala. Przechodzimy do osi roll. Ustawiamy środek ciężkości tak, by aparat trzymał poziom, nie odchylał się w prawo lub w lewo. I dokręcamy. Przechodzimy do osi pan. Tutaj analogicznie przesuwamy, łapiąc środek ciężkości i dokręcamy. Pamiętajmy sprawdzić, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone. Poprawnie wyważony aparat będzie pozostawał w ustawionej pozycji nawet przy wyłączonym gimbalu. Takie wyważenie przełoży się na wydajność akumulatorów, kulturę pracy urządzenia oraz zapobiegnie uszkodzeniu aparatu w razie nagłego wyłączenia zasilania. Odkręcamy uchwyt gimbala i do zasobnika wkładamy dwa akumulatory zgodnie z oznaczeniem. Sugerujemy, aby początkujący użytkownicy nie wkładali akumulatorów przed wyważeniem, gdyż mogą przez przypadek włączyć urządzenie w trakcie procesu wyważania. Włączamy urządzenie. Gimbal może przez chwilę wibrować. Jest to proces autokalibracji. Gimbal dostosowuje moc silników do założonego sprzętu. Najczęstsze błędy. Jeśli urządzenie jest prawidłowo wyważone, jeszcze przed włączeniem gimbala aparat zatrzymuje się w każdej pozycji. Po wyłączeniu natomiast aparat pozostaje w pozycji zastanej. Często zdarza się, że myślimy, iż gimbal jest wyważony, tymczasem wyważona jest tylko jedna z osi. Nieprawidłowo wyważony gimbal nie tylko zużywa więcej baterii, ale też co gorsza, po wyłączeniu aparat może opaść, a obiektyw uderzyć o któryś z silników. Jeśli chcemy zmienić ogniskową na chwilę, na przykład na jedno ujęcie, możemy to zrobić bez konieczności ponownego wyważania urządzenia. Wtedy gimbal nie będzie prawidłowo wyważony, ale silniki umożliwią prawidłową pracę. Jednak jeśli chcemy na dłużej zmienić ogniskową, radzimy ponownie wyważyć urządzenie. Sterowanie gimbalem. Sterowanie gimbalem jest proste i intuicyjne. Odbywa się za pomocą trzech przycisków i joysticka umieszczonego na rączce gimbala. Wskaźnik LED pozwala odczytać aktualny tryb pracy gimbala oraz ostrzega przed rozładowaniem akumulatorów. Joystick umożliwia sterowanie ruchami głowicy gimbala. Przycisk funkcyjny pozwala włączać oraz wyłączać urządzenie, przełączać między trybami panoramowania oraz śledzenia, a także obsługiwać pozostałe funkcje gimbala. Przycisk spustu migawki, w zależności od posiadanego modelu aparatu, pozwala na wyzwolenie migawki lub rozpoczęcie nagrywania. Przycisk blokady resetu umożliwia przejście do trybu blokady oraz reset urządzenia. Szybkie dwukrotne wciśnięcie tego przycisku przywraca położenie gimbala do domyślnego. Sterowanie urządzeniem odbywać może się także zdalnie przy pomocy darmowej aplikacji FeiYuOn, dostępnej na smartfony z systemem Android oraz iOS lub opcjonalnego pilota. Tryby pracy urządzenia. Gimbal oferuje trzy tryby pracy, które można zmieniać przy pomocy przycisków funkcyjnych umieszczonych na uchwycie. Jak sami się przekonacie, są one bardzo łatwe w obsłudze i znacząco poprawią komfort Waszej pracy. Warto nauczyć się wykorzystywać tryby pracy i sterować ruchami gimbala w miarę możliwości bez użycia joysticka ze względu na większą przewidywalność i kontrolę. Wymaga to pewnej wprawy. Jeżeli dopiero zaczynacie pracę z tego typu urządzeniem, proponujemy proste ćwiczenia. Możecie na przykład okrążyć stół, na którym stoi wazon z kwiatami, tak aby wazon znajdował się w środku kadru. W ten sposób doskonalimy tryb panoramowania. Tryb panoramowania. Tryb panoramowania jest to domyślny, najczęściej wykorzystywany tryb pracy urządzenia, aktywny po jego uruchomieniu. W trybie panoramowania aparat podąża za ruchami operatora w osi pan, zachowując stałe położenie w osiach roll oraz tilt. Z tego trybu korzystamy, kiedy chcemy zachować linię horyzontu na stałym poziomie. Korekcję położenia aparatu umożliwia joystick. W trybie panoramowania wskaźnik LED miga jednokrotnie niebieskim światłem w równych odstępach czasu. Jedno naciśnięcie przycisku funkcyjnego uruchamia tryb blokady. Używając tego trybu możemy symulować użycie wózka lub orbitować wokół obiektu. Jeśli ustawienia domyślne nam nie odpowiadają, możemy dostosować wartość martwej strefy oraz prędkość poruszania się w tym trybie w aplikacji FeiYuOn.
Tryb śledzenia. Dwukrotne naciśnięcie przycisku funkcyjnego przełącza gimbala w tryb śledzenia. W trybie tym stabilizator podąża za ruchami operatora w osiach pan oraz tilt. Dodatkowo joystick umożliwia kontrolę przechyłu aparatu w osi roll. W trybie śledzenia wskaźnik LED miga dwukrotnie niebieskim światłem w równych odstępach czasu. Jedno naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje przejście do trybu blokady. Używając tego trybu możemy na przykład symulować użycie kranu kamerowego. Podobnie jak w przypadku trybu panoramowania, jeśli nie odpowiadają nam ustawienia domyślne, możemy dostosować wartość martwej strefy oraz prędkość poruszania się w tym trybie w aplikacji FeiyuOn. Tryb blokady. Przytrzymanie przycisku blokady, resetu, znajdującego się pod palcem wskazującym, pozwala na tymczasowe zablokowanie kierunku, w którym zwrócony jest aparat. W trybie blokady wskaźnik LED świeci się na niebiesko ciągłym światłem. Używając trybu blokady, możemy symulować użycie slajdera w trybie panoramowania lub wykonać najazdy, odjazdy w trybie śledzenia. Poza trzema podstawowymi trybami pracy, gimbal oferuje funkcje dodatkowe. Ręczne ustawianie pozycji aparatu. Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji aparatu. Aby tego dokonać, musimy przytrzymać go w niej przez około sekundę. Autopanorama. Autopanorama to ciekawa funkcja pozwalająca na zaprogramowanie ruchu gimbala pomiędzy dwoma punktami. Funkcja ta sprawdzi się doskonale podczas wykonywania timelapsów i kręcenia filmów. Prędkość ruchu gimbala kontrolować można z poziomu aplikacji mobilnej FeiyuOn. Aby wykonać autopanoramę należy ustawić pożądaną prędkość ruchu w aplikacji mobilnej. Nacisnąć czterokrotnie przycisk funkcyjny. Ustawić ręcznie pozycję startową i potwierdzić naciskając przycisk funkcyjny. Ustawić ręcznie pozycję końcową i potwierdzić naciskając przycisk funkcyjny. Gimbal automatycznie powróci do pozycji startowej i rozpocznie wykonywanie autopanoramy. Aby przerwać autopanoramę należy nacisnąć dwukrotnie przycisk blokady resetu lub w trakcie wykonywania ruchu wcisnąć przycisk funkcyjny. Aby uzyskać najlepszej jakości nagrania podczas wykonywania autopanoramy, sugerujemy zamocowanie gimbala na statywie lub ustawienie go na stabilnym, nieruchomym podłożu. Funkcja selfie. Gimbal oferuje również funkcję selfie, która z pewnością przypadnie do gustu vlogerom oraz podróżnikom. Trzykrotne naciśnięcie przycisku funkcyjnego spowoduje obrót aparatu o 180 stopni, pozwalając na nagrywanie operatora. Dwukrotne naciśnięcie przycisku blokady, resetu, spowoduje powrót do ustawień domyślnych. Poziomowanie. Podczas użytkowania gimbala może zdarzyć się sytuacja, w której aparat nie będzie zachowywał poziomu. Oznacza to, że gimbal się rozkalibrował i należy dokonać jego wypoziomowania. Sytuacje, w których może dojść do rozkalibrowania urządzenia to długie przerwy między okresami użytkowania, gwałtowne zmiany temperatury otoczenia, drgania związane z transportem gimbala. Aby przeprowadzić proces poziomowania należy nacisnąć pięciokrotnie przycisk funkcyjny, wskaźnik LED zaświeci ciągłym niebieskim światłem, a gimbal przejdzie w stan czuwania. Położyć gimbal na płaskiej, poziomej powierzchni. Zakończenie procesu poziomowania zostanie zasygnalizowane trzema niebieskimi mignięciami wskaźnika trybów. Po udanym zakończeniu procesu kalibracji naciskamy przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie ze stanu czuwania i przejść do trybu domyślnego. Ustawienia zaawansowane. Aplikacja FeiyuOn poza zdalnym sterowaniem gimbalem umożliwia zmianę parametrów jego pracy. Do konfigurowania mamy takie parametry jak martwa strefa, prędkość obrotu poszczególnych osi, moc silników i aktualizacja oprogramowania. Aplikacja jest darmowa i może posiadać niewielkie błędy. Pamiętajmy więc o tym, że reklamacje złożone na jej działanie nie będą rozpatrywane.